Pod koniec lipca wybraliśmy się w nasze ukochane Karkonosze. Po 4,5 godziny drogi z Warszawy pojawił nam się ten widok oczekiwany bardzo, bardzo długo. Jednym z naszych miejsc docelowych była Jelenia Góra. Niewielkie miasteczko, ale bardzo urokliwe. 15 minut od Jeleniej Góry znajdują się Pilchowice, czyli nasze miejsce noclegowe. Dla mnie miejsce bardzo sentymentalne, bo przyjeżdżałam tutaj do dziadków co roku przez prawie 20 lat na wakacje. W Pilchowicach znajduje się również zapora wodna, największa kamienna zapora w Polsce. Warto zobaczyć, warto odwiedzić. Za pierwszym razem robi ogromne wrażenie. Oczywiście robiliśmy sobie na naszym tarasie takie swojskie śniadanka. A następnego dnia wybraliśmy się w moje 24. urodziny do Pragi. Bardzo długo czekałam na ten wyjazd i w końcu się udało. 2 godziny drogi od naszego miasta noclegowego, a tutaj ja przy uroczej kawiarence. Tutaj już most Karola i przeurocze miejsce kojarzy mi się z Florencją. Moje urodziny zawsze jest upał, więc czas spędzony nad wodą był na wagę złota. A tutaj dotarliśmy już na Stare Miasto. Oczywiście jak w każdej stolicy, w Pradze również jest ulica ze sklepami marek premium. Wybraliśmy się również na urodzinowy obiad. Restauracja Marina Ristorante, bardzo polecamy, bardzo dobra kuchnia. Restauracja umieszczona jest na statku przy samej rzece Wełtawie z widokiem na wzgórze zamkowe. Po obiedzie wybraliśmy się na spacer wzdłuż rzeki i tam zaskoczyła nas świetna miejscówka, wyspa pomiędzy jednym a drugim brzegiem, na którym panuje totalny chill. Więc dla wszystkich, którzy poszukują ukojenia po całym dniu zwiedzania, polecamy serdecznie to miejsce. To tyle, jeśli chodzi o nasze pierwsze dni w Karkonoszach.